Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA 3. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zbierać paczki. W GTA są takie właśnie paczki, jak widzicie. To jest taka paczuszka. One są ukryte w różnych miejscach na całej mapie. Jak zdobędziemy odpowiednią ilość paczek, to jest co 10, to można zdobyć różne bronie. Im więcej paczek, tym lepsza broń. Ja się postaram dzisiaj pokazać. To jest pierwsza paczka. Ja już tu sobie dojechałem. Jak widzicie, to zupełnie na końcu mapy. Więc ją sobie wezmę. Teraz spróbuję znaleźć dla was drugą paczkę. To nie jest takie wcale łatwe, bo w GTA 3 niestety, ale nie ma pokazywanej całej mapy. I trzeba sobie radzić bez całej mapy. A co za tym idzie, mamy tylko do dyspozycji taką mapę i trzeba rozpracować, gdzie taka paczka może być. A to tak jak mówiłem, nie jest wcale takie łatwe. Okej. Tutaj sobie wysiądę. O kurde, coś się czerwona zrobiło, okej. Tu można iść po torach, tak właśnie tędy. Tutaj jak pójdziemy po tych torach, to można zdobyć drugą paczuszkę. Skacząc na jakiś budynek. O kurde! Wow! Tutaj jakiś pociąg jechał, czy tramwaj, czy co to tam było. Nie pamiętałem, że takie pociągi mogą tu jeździć. Trochę daleka jest ta droga do tej paczki. Ja tak sobie patrzę na mapę, wiecie. Ja mam taką ściągę. Mam wydrukowaną taką mapkę. Właśnie taką dużą i mam zaznaczone sobie te mapki, paczki, ale to i tak, uwierzcie mi, jest dosyć trudne nawet z taką ściągą, bo no nie można tej mapy powiększyć i to trzeba naprawdę dobrze sobie wycyrklować, gdzie to jest. Trzeba dobrze tutaj teren poznać, żeby to się zgadzało mniej więcej. Wow. Nie chcę schodzić, bo mi ten pociąg zaraz do wali. Czekajcie, ale w sumie to ta paczka powinna być. Nie, jeszcze trochę. Ona jest na dachu jakiegoś budynku. O, to będzie gdzieś tu. Powinno mi się udać zeskoczyć do niej. Wow. Kurde. Przynajmniej taką nadzieję, że mi się uda zeskoczyć. O, co się dzieje? Nie chciałbym, żeby mnie to zabiło. To chyba będzie ten budynek, bo tu by się zgadzało, że można tu zeskoczyć. O, tu nawet shotgun jest, czy co to jest? Tak, to ten budynek. Super. Wyskakujemy tu. Jak widzicie, to jest paczka. O, ukryta paczka. 2 ze 100. Gdzie ten shotgun był? Tutaj tu idzie jakoś doskoczyć tego shotguna. Okej, dobra, olewam tego shotguna. Zbieram paczuszki. Teraz tu sobie wyskoczymy, trochę życia stracimy, ale tylko 5, dobra. Teraz, moi drodzy, poczekajcie, właśnie to jest to wycyrklowanie, gdzie jestem. Co mówiłem, co wcale nie jest takie łatwe.
O, to jakiś samochód. Stoi, to sobie go wezmę. O kurde. Nie chcę go. Włączył się alarm. Dobra, moi drodzy. Teraz poczekajcie, ja muszę sobie dojść do wniosku, gdzie ja jestem, żeby kolejną paczkę zdobyć. Dobra, czekajcie, jestem tu. Wow. Ta paczka jest... Aha. Czekajcie, to jestem w sumie na dobrej drodze. Bo jeżeli dobrze patrzę... O kurde. Ta paczka powinna być gdzieś tutaj. Wow, co jest? Ktoś do mnie strzela? O ile dobrze patrzę, tak jak mówiłem. Bo to też... nie. Źle patrzę, cholercia. Najłatwiej to byłoby mi z mojego domciu. Jakiś samochód w ogóle by mi się przydał. Bo tak ja chodzę i to trochę wolno jest. Dobra, jest taksówka. Dawaj. Taksówkę. Dobra. Teraz powinno być trochę łatwiej. Czekajcie, gdzie ja w ogóle jestem? Aha, jestem tutaj. Okej. Tak jak mówię, no ciężko jest to wytrzymać. Aha, tu jest mój dom. Gdzieś. Kurde. Aha, tu jest mój dom. Dobra, wiecie co, ja sobie pojadę z domku mojego. Kurde, co jest? Jakim cudem mnie policja złapała? O Boże. Dobra, czyli jedziemy tutaj do końca. Tak, jedziemy jeszcze tu. Dobra. O, już mi zniknęło. Jedziemy tu. Tutaj ominiemy. Okej, paczka powinna być gdzieś tu. O ile ja dobrze oczywiście... to rozpoznaję, bo... tak jak mówię... może trzeba tam zeskoczyć na ten dach. Zobaczymy. Chyba nie. Kurde. Nie, to nie wygląda, jakby to miało być tu w ogóle. Cholera. Naprawdę ciężko jest się rozeznać. A tu może? Nie. Ale to tak jakby gdzieś tu miało być.
No tak, poczekajcie. Tu jest to takie coś. Czekajcie, sobie tak stanę, wiecie, bo to tak najłatwiej. Tu jest takie coś. I ona powinna być gdzieś na wprost od tego. Cały czas na wprost. Może tu. Gdzieś. Jest na dachu. O, tam jest! Na dachu jest, widzicie? Bo jak tam wskoczyć? O kurde. Czekajcie. Tutaj na krawężnik. Tutaj. O kurde. Tak. I spadliśmy. Widzicie, szukanie takiej paczki jest trochę monotonne. Niestety, tak jak mówię, ta gra nie ma w ogóle całej mapy, żeby można było zobaczyć, już nie mówiąc o tym, żeby znacznik sobie postawić. Tak jak już w późniejszych wersjach GTA. I przez to jest trudne, żeby to szukać. Czy ja tu jestem w stanie w ogóle doskoczyć? O, jestem. Okej, okay, super. Trzecia paczka nasza. Okej. Okay. Gdzieś tu zaraz w takim razie jest czwarta. Czekajcie, ja tak sobie najlepiej, bo to właśnie najlepiej tą mapę tak sobie po takich specyficznych punktach rozpoznać, wiecie. Dobra. Trzecia była tutaj. To czwarta jest gdzieś tak jakby na prawo od niej. Nie, to będzie tutaj. Bo to takie puste pole jest właśnie. Aha. Wiem, to będzie w tym salonie samochodowym. A właśnie tu gdzieś ona chyba będzie. Czy nie? Tak, jest, widzę ją. Widzicie? Trzeba rozbić szybę. I mamy paczkę. Super. Tak. I teraz piąta i szósta paczka. Przy okazji sobie wziąłem auto. Czekajcie, piąta i szósta paczka są na prawo od niej. Czyli gdzieś tam jakby. Tam gdzie w ogóle jakoś dojechać? Ale szybki jest ten samochód, kurde. Wam powiem. W sensie to by wynikało, że te paczki są gdzieś tam. Kurde, to aż tak daleko? Gdzieś tu chyba. Są coś ludzie w ogóle. Jest tu jakaś paczka. Wow. Okej, okay, tam była paczka jedna. Tylko muszę zobaczyć, ta piąta i szósta paczka są bardzo blisko siebie. Dobra. Gdzieś tu powinna być jeszcze jedna. Centralnie obok niej. Może u góry. Tutaj można tak jakby pojechać, wiecie? O kurde. On
na pewno. Muszę wyjechać z tego tunelu pewnie. No wrócę. Mhm. O, to auto zasuwa naprawdę. Czekajcie. Wow, wow. Może tu pójdę pieszo. Gdzieś tu jest ta paczka. Czy jestem w stanie tu podejść? Kurde. Ła. Spadłem. Paczka musi być gdzieś tu blisko. Może gdzieś tu. Hmm. Na dachu jej nie ma, nie? Nie. O kurde, się połamie. Tu gdzie ona może być? Poczekajcie, ja sobie tak... Tu jest tunel. Czekaj, ja sobie stanę tak jak widzę mapę, wiecie? Ona jest tak naprzeciwko jakby takiego rogu mapy. Może gdzieś tu. Nie wiem, czy dobrze idę. Jestem jakiejś plaży w ogóle. Raczej nie będzie tutaj. Kurde, to jest bardzo blisko siebie, ale totalnie nie widzę takiego miejsca. Tak jak mówię, dlatego szukanie tych paczek jest całkiem trudne. Kurde, no gdzie to może być? Jest to się w ogóle zgubiłem. Szczerze mówiąc. Trudna jest ta paczka. No nic, moi drodzy. Znalazłem 5 paczek. Teraz w ogóle gdzieś tu wylazłem. To tak myślę, że może co 5 paczek będę wrzucać taki filmik, bo to trochę zajmuje, jak widzicie. I więcej paczek to może być naprawdę, mogą być długie te filmiki. Oczywiście to jest dla kogoś, kto by chciał sobie obejrzeć, to nie jest obowiązkowe, bo tu nic fabularnie nie będziemy robić, te filmiki. To będą tylko i wyłącznie filmiki dodatkowe. Więc nie musicie tego oglądać, jeżeli nie jesteście zainteresowani, gdzie są te paczki. Ale ja myślę, że i tak to będę wrzucać, więc... Jeżeli filmik się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, czy wam się kiedyś udało znaleźć te wszystkie paczki. No i to tyle w tym odcinku. Ja tak te paczki będę co jakiś czas zbierać, żeby
mnie nudzi tak trochę fabuły i potem znowu trochę paczek pozbieram. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeżeli mimo wszystko obejrzeliście. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!